Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 63. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 40, wersetu od 2 do 9. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z błota, a stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga i położą swą ufność w Panu. Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej, niż by można zliczyć. Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy. Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem, Oto przychodzę. W zwoju księgi o mnie napisano, jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Rozdziały od 12 do 14 Księgi Powtórzonego Prawa wskazują na ważność zachowania czystości kultu religijnego, posłuszeństwa wobec Bożych Przykazań oraz miłosierdzia i sprawiedliwości społecznej społeczności izraelskiej. Wszystko to ma na celu utrzymanie wyjątkowej relacji między Bogiem a Jego ludem, którą charakteryzuje wierność, czystość i wzajemna troska. Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który Wam dał Pan, Bóg przodków Waszych, w posiadanie po wszystkie dni Waszego życia na Ziemi zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim Bogom, na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, ich aszery ogniem spalicie. Porąbiecie w kawałki posągi ich Bogów. Wytępicie ich imię na tym miejscu. Nie postąpicie tak z Panem, Bogiem Waszym, Lecz szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg Wasz z pomiędzy wszystkich pokoleń, by tam sprawić swemu imieniu mieszkanie. Tam pójdziecie, tam zaniesiecie Wasze całopalenia, krwawe ofiary, dziesięciny, ofiary Waszych rąk, to co ślubowaliście, i Wasze ofiary dobrowolne oraz pierworodne z większego lub drobnego bydła. Tam też przed Panem, Bogiem Waszym, będziecie ucztować ze swymi rodzinami, cieszyć się z dóbr, które Wasza ręka osiągnęła, w czym błogosławił Wam Pan, Bóg Wasz. Nie będziecie więc czynić wszystkiego, jak my tu dzisiaj czynimy, każdy, co mu się wydaje słuszne, bo jeszcze nie przyszliście teraz do miejsca stałego pobytu, do własności, którą Wam daje Pan, Bóg Wasz. Lecz gdy przejdziecie Jordan i osiądziecie na ziemi, którą Pan, Bóg Wasz, daje Wam na własność, a on udzieli Wam pokoju ze strony wszystkich wrogów okolicznych, żyć będziecie bezpiecznie. Gdy wybierze sobie Pan, Bóg Wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja Wam dziś nakazuję: całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary Waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana. Przed Panem, Bogiem Waszym, cieszyć się będziecie Wy, synowie Wasi i córki, słudzy, niewolnice, a także lewita, przebywający w Waszych murach, bo On nie ma działu ani dziedzictwa razem z Wami. Bacz, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz. Bo całopalenia swe będziesz składał tylko na miejscu, które sobie obierze Pan pośród jednego z Twoich pokoleń. I tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazuję. Wszakże, zależnie od Twojej chęci, stosownie do błogosławieństwa, jakiego Pan Bóg Twój ci udzieli, możesz uprawiać ubój i jeść mięso w obrębie Twych murów. Może je spożywać czysty i nieczysty, jak się je gazele i jelenia. Tylko od krwi będziesz się wstrzymywał, wylejesz ją jak wodę na ziemię. Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin ze zboża twego, z moszczu, oliwy, z pierworodnych z twego większego i drobnego bydła, ani ze wszystkiego, co ślubowałeś Panu, Bogu Swemu, ani z ofiar dobrowolnych, ani z darów Twoich rąk, gdyż wobec Pana, Boga Swego, na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, Spożyjesz je ty, syn twój i córka, twój sługa, twoja niewolnica, a także lewita, który jest w obrębie twych murów. Tam będziesz się cieszył wobec Pana, Boga swego, ze wszystkiego, co ręka twoja przyniesie. Bacz, byś po wszystkie twoje dni na twojej ziemi nie pomijał lewity. Gdy Pan, Bóg Twój, rozszerzy twe granice, jak ci przyrzekł, a ty powiesz sobie, Chcę jeść mięso, gdy dusza Twoja zapragnie jeść mięso, możesz jeść mięso do woli. Jeśli daleko od ciebie będzie miejsce, które obrał Pan, Bóg Twój, by tam umieścić swe imię, możesz zabijać z większego i drobnego bydła, które ci dał Pan stosownie do mojego nakazu, ile zechcesz, i będziesz spożywał w obrębie swych murów do woli. Ale jeść będziesz, jak się je gazele i jelenia, tak możesz je spożywać. Zarówno czysty, jak i nieczysty mogą je spożywać. Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem. Nie będziesz jej spożywał, ale jak wodę na ziemię ją wylejesz. Nie spożyjesz jej, aby ci się dobrze działo i synom twoim po tobie za to, że uczyniłeś, co słuszne jest w oczach Pana. Lecz nakazane tobie ofiary święte i przyrzeczone przez ciebie ślubem weźmiesz ze sobą na to miejsce, które sobie obierze Pan. Całopalenia, mięso i krew złożysz na ołtarzu Pana, Boga swego. Krew żertw wylejesz na ołtarzu Pana, Boga swego, a mięso spożyjesz. Pilnie słuchaj i przestrzegaj tego wszystkiego, co ja ci dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twemu potomstwu na wieki za to że będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga Twego. Gdy Pan, Bóg Twój, wytępi przed Tobą narody, które Ty idziesz wydziedziczyć, gdy je wydziedziczysz i zamieszkasz w ich ziemi, bacz byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady, a po ich wytępieniu byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak te narody służyły swym bogom, tak też i ja będę postępował. Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki w ogniu palili dla swych bogów. Tych wszystkich rzeczy przeze mnie nakazanych pilnie będziecie przestrzegać, by je wykonać. Niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie znak lub cud i spełni się znak albo cud jak ci zapowiedział a potem ci powie chodźmy za bogami cudzymi których nie znałeś i słuszmy im nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów gdyż pan bóg twój doświadcza cię chcąc poznać czy miłujesz pana boga swego z całego swego serca i z całej duszy za Panem Bogiem waszym pójdziecie jego się będziecie bać przestrzegając jego poleceń jego głosu będziecie słuchać jemu będziecie służyć i do niego przylgniecie ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć bo chcąc cię odwieść od drogi jaką iść ci nakazał Pan bóg twój głosił odstępstwo od Pana Boga twego który cię wyprowadził z ziemi egipskiej Wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Jeśli cię będzie nakłaniał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka, albo żona, co na łonie twym spoczywa, albo przyjaciel, tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: chodźmy, słuszmy Bogom cudzym, Bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi. Jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz tajł jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz Go na śmierć, ponieważ usiłował Cię odwieść od Pana, Boga Twojego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i zaniecha tego zła pośród siebie. Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg Twój, daje Ci na mieszkanie, że wyszli spośród Ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta, mówiąc, chodźmy, słuszmy cudzym Bogom których nie znacie, przeprowadzisz dochodzenie, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz w ogniu. Miasto i cały łup jako ofiarę ku czci pana bogatwego. Zostanie ono na wieki z walizkiem. już go nie odbudujesz. Nie przylgnie do Twej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając Cię, jak przysiągł Twym przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając wszystkich poleceń, które ja Tobie dziś daję, i czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga Twego. Wy jesteście dziećmi Pana, Boga Waszego. Po zmarłym nie będziecie nacinać sobie skóry ani strzyc krótkowłosów nad czołem, bo Wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu Swemu. Was wybrał Pan spośród wszystkich narodów, które są na ziemi, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością. Nie będziecie jedli nic obrzydliwego. Oto zwierzęta, które możecie jeść. Wół, baran, koza, jeleń, gazela, Daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica. Możecie jeść każde zwierzę, które ma rozdzielone kopyto, to jest parzysto rozłożoną racicę i które przeżuwa. Nie będziecie jeść spośród tych, które tylko przeżuwają albo tylko mają kopyto, to jest rozdzieloną racicę, jak wielbłąd, zając i góralek. Te przeżuwają, lecz nie mają rozdzielonych kopyt. Uważać je będziecie za nieczyste. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, lecz nie przeżuwa, jest nieczysty. Mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie. Będziecie spożywali z tego, co jest w wodzie. Wszystko, co ma płetwy i łuski, będziecie spożywali. A nie będziecie spożywali nic z tego, co nie ma płetw i łusek. Uważać to będziecie za nieczyste. Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie. Tych zaś spośród ptaków jeść nie będziecie. Orła, sępa czarnego, orła morskiego, wszelkich odmian kani, sępa i sokoła, żadnego gatunku kruka, strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia, puszczyka, ibisa, łabędzia, pelikana, nurka, ścierwika, bociana, żadnej odmiany czapli, dudka i nietoperza. Każdy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie będziecie go spożywać. Wszelkie ptactwo czyste możecie spożywać. Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś ludem świętym dla Pana Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego twego zasiewu, z tego co rokrocznie ziemia rodzi. Będziesz spożywał w obliczu Pana, Boga Swego, na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego, dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z twego większego i drobnego bydła, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana, Boga Swego. Jeśli daleka będzie Twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, by tam umieścić swe imię. Gdy Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił, zamienisz dziesięcinę na srebro. Weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg Twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego zapragnie Twoja dusza: większe i drobne bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie Twoja dusza i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył Ty i Twoja rodzina. Nie pominiesz też lewity, który jest w Twoich murach, bo nie ma on udziału ani dziedzictwa z Tobą. Przed upływem trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w Twych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z Tobą. Przybysz sierota i wdowa, którzy są w Twoich bramach, Będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdej pracy twych rąk, której się podejmiesz. Dziś ponownie przeczytamy o wieździe Jezusa do Jerozolimy, ale tym razem w relacji Świętego Łukasza. Rozdział 19, wersety od 29 do 48. Ewangelista zauważa, że Jezus na widok miasta świętego zapłakał. Przepowiadając jego zniszczenie z powodu nieuznania czasu nawiedzenia przez Boga. Wizja ta odnosi się do przyszłego oblężenia i zniszczenia Jerozolimy przez Rzymian w 70. roku naszej ery. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko. A wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, Dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele, czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli Pan Go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy góry oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy Faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.